Dziękuję bardzo. Pan poseł Berkowicz. Szanowni Państwo, ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby organy, potrzebne organy władzy publicznej były dobrze finansowane, żeby kadry nie przechodziły przez negatywne sito, to znaczy, żeby kadr nie tworzyli ludzie, którzy nie znaleźli pracy na rynku, tylko ludzie, którzy chcą po prostu też dobrze być wynagradzani za swoją pracę, żeby to nie byli ludzie gorsi od tych, którzy pracują na rynku, a na rynku i ceny, i płace rosną, więc płace w ważnych organach publicznych również rosnąć powinny, ale przy finansach zawsze trzeba się zastanowić, czy dany organ spełnia swoją rolę. Dlatego ja mam dwa pytania do pana rzecznika. Otóż na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich jest napisane, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. W związku z tym pierwsze pytanie brzmi, czy Rzecznik Praw Obywatelskich zrobił cokolwiek w sytuacji, w której Konfederacja nie została zaproszona do jednego z organów władzy publicznej pobierającego bardzo duże pieniądze. Prosiłbym, żebyśmy rozmawiali o budżecie, bo to możemy rozmawiać oczywiście w ten sposób, tylko że wtedy będziemy do jutra siedzieć. No nie będziemy się oceniać. Szanowny panie, oczywiście podstawą do tego, żeby decydować, jaki budżet trzeba przeznaczyć na jaki organ władzy publicznej, jest to, czy dany organ władzy publicznej jest potrzebny, czy nie, i na ile spełnia swoje wymagania, to po pierwsze. Po drugie, moi przedmówcy wielokrotnie mówili, przed chwilą moi przedmówcy po 5-10 minut... Moją propozycję kieruję do wszystkich. Przed chwilą moi przedmówcy po 5-10 minut mówili o tym, jak ważny jest ten organ i dlaczego. A ja po 2 minutach swojej wypowiedzi jestem zagłuszany, więc proszę mi nie przerywać i pozwolić mi powiedzieć. W związku z tym mam pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich w sytuacji, w której telewizja publiczna opłacana z podatków obywateli w eurowyborach ani razu nie zaprosiła przedstawiciela ani jednego Konfederacji do telewizji, Konfederacji, która wtedy zdobyła 4,5% poparcia, i później w wyborach parlamentarnych Konfederacja była jedynym komitetem ogólnopolskim, który nie został ani razu zaproszony do telewizji publicznej poza tą główną debatą z Chowadą tydzień przed wyborami, co było strzelistym przykładem dyskryminacji i ograniczenia wolności i praw obywatelskich. Po pierwsze, nie chodzi tylko o polityków Konfederacji, ale chodzi o 1 250 000 wyborców Konfederacji i tych wyborców, którzy przez to nie mogli dowiedzieć się, że w ogóle taki komitet istnieje. I drugie pytanie. Jak widzą Państwo przed chwilą, jak politycy lewicy mówili o tym, jak ważny jest Rzecznik Praw Obywatelskich, jak dobrze spełnia swoje funkcje, to nikt im nie przerywał. A teraz jak ja mówię, że są ku temu pewne wątpliwości, to politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują mi przerwać. Więc proszę tego nie robić. Drugie bardzo ważne pytanie, bo jeżeli mamy decydować, czy dofinansować jakiś organ, czy nie, trzeba wiedzieć, jak chce spełniać swoją rolę. Ja mam pytanie do pana rzecznika. Jak rozumie to, co jest właśnie na głównej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak rozumie wolność człowieka? Czy wolność rozumie tak, że wolność mojej pięści kończy się na wolności czyjegoś nosa? To znaczy, że dorosły człowiek może robić wszystko, dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka? Czy na przykład w związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich ma zamiar się zająć problemami ludzi i problemem pewnego prawa, które powoduje, że na przykład dorosły człowiek, który zostanie złapany z niewielką ilością marihuany, jest zagrożony i ta groźba często jest realizowana karą więzienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Czarnek. Panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowny panie pośle, mój przedmówco. Naprawdę spotkaliśmy się tutaj, żeby opiniować budżet, bo jeśli chcielibyśmy wchodzić w ocenę działalności tego konkretnego Rzecznika Praw Obywatelskich, co proponuję, ale nie na tym posiedzeniu, to mógłbym wiele słów polemiki wystosować pod adresem i pana posła Śmiszka, i pani poseł Dolniak, tylko to nie jest ten moment. My dzisiaj mówimy o budżecie. Jeśli dobrze słuchałem, a słuchałem bardzo uważnie i pana posła Śmiszka, i pani poseł Dolniak, i pani Gasiuk-Pichowicz, rzadko mi się zdarza ich bronić, to nie mówili ad personam i nie oceniali działalności Rzecznika
rzecznika w konkretnych sprawach, tylko mówili o wadze tego urzędu. Dzisiaj mówimy o urzędzie rzecznika praw obywatelskich, a nie o tym konkretnym rzeczniku praw obywatelskich. O tym konkretnie rzeczniku praw obywatelskich przyjdzie czas na rozmowę, kiedy będziemy wybierać nowego na szczęście. Zatem precyzuję, że moje pytanie dotyczy działalności tego urzędu, a nie konkretnie tego rzecznika. Wszystkich nie, bo odnosił się pan do tego konkretnego rzecznika, do jego działań. Więc zmieniam, jeżeli pan tak zmieniał. Chodzi mi o działalność tego urzędu. Bardzo bym prosił i prosiłbym pana przewodniczącego o czuwanie nad tym, teraz ja proszę o czuwanie, bo dzisiaj mówimy o budżecie, a nie konkretnym rzeczniku praw obywatelskich. Dziękuję bardzo. Ma pan poseł całkowitą rację, natomiast rzeczywiście wywody dotyczące kwestii potrzeby otwarcia 12 regionalnych oddziałów wynikają też z zastrzeżenia Biura Analiz Sejmowych, no więc ja nie dziwię się, że po prostu no, w tym momencie ze strony posłów są głębsze uzasadnienia potrzeby powołania tych oddziałów. Pan poseł Śmiszek. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za ten głos panu posłowi uspokajający, bo właśnie rozmawiamy o budżecie, a nie o ocenie działalności Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyjdzie czas, jak będzie informacja roczna. Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Obywatelskich składa informację roczną i wtedy będziemy sobie mogli porozmawiać, czy jaką mamy wizję, czy jaką mamy ocenę. Przecież przed chwilą pan oceniał kompetencje urzędników Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówił pan, jak to są kompetencje. Ale panie pośle, proszę naprawdę nie przerywać sobie nawzajem. Chciałbym zwrócić jednak jeszcze jedną uwagę i to być może przemówi jakoś też do tych, którzy są być może sceptyczni wobec tego planu Rzecznika Praw Obywatelskich powołania dodatkowych 12 oddziałów. Chciałbym zwrócić na jedną kompetencję Rzecznika Praw Obywatelskich, która jest bardzo istotna w podnoszeniu poziomu ochrony praw obywatelskich. To jest możliwość przystępowania Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowań sądowych. Można wyliczyć wiele takich postępowań, w których adwokaci czy przedstawiciele korporacji prawniczych nie brali spraw obywateli, ponieważ mówili, że nie da się, beznadziejna sprawa, ktoś nie miał pieniędzy, a te osoby miały to wsparcie w Rzeczniku Praw Obywatelskich, który przystępując do postępowań sądowych stawał w ich obronie. I mogę podać bardzo jeden prosty przykład i myślę, że ten przykład przemówi i do Konfederacji, i do Prawa i Sprawiedliwości, i do Lewicy, i do Platformy. Pracując jeszcze niedawno w organizacjach pozarządowych, prowadziłem sprawę kobiety, która została wyrzucona z publicznego miejsca tylko dlatego, że karmiła dziecko piersią w tymże miejscu publicznym. Żaden adwokat, żaden radca prawny nie chciał wziąć tej sprawy, ponieważ uważano, że to jest sprawa przegrana. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania sądowego i doskonała argumentacja pracowników rzecznika, przedstawicieli rzecznika spowodowała, że w drugiej instancji precedensowy proces został wygrany. Więc to są realne potrzeby. Potrzeba wynagradzania dobrych pracowników, potrzeba wzmacniania kadry prawniczej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich po to, żeby właśnie takie beznadziejne sprawy w opinii publicznej czy w opinii przedstawicieli korporacji prawniczych mogły znaleźć wsparcie właśnie w tym urzędzie. Więc naprawdę wznieśmy się ponad te dyskusje polityczne i zobaczmy, ile kompetencji kryje się w tym urzędzie, a ile jest blokowanych z uwagi na ograniczenia finansowe. Dziękuję. Panie przewodniczący, ja protestuję przeciwko sposobie prowadzenia dyskusji, w której jak ja mówię o tym, o przykładzie, w którym kompetencje Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich są podważane, a pan Śmiszek, to jest mi przerywane, a jeżeli pan Śmiszek podaje przykład, w którym pokazuje, że urzędnicy Rzecznika Praw Obywatelskich działają dobrze, to jest wszystko w porządku. No, to jest nierówne traktowanie, to jest dyskryminacja. Ale panie pośle, pan wybaczy, pan miał prawo do końca się wypowiedzieć, to, że posłowie sobie przerywają, cały czas apeluję o to, aby sobie nie przerywali. Także mógł pan to dokończyć, więc proszę, ta pretensja jest nieuzasadniona. Jeszcze, panie ministrze, za chwilę po prostu, jak wszystkie pytania, jeszcze pan poseł Zimoch i będzie pan się mógł, i pan poseł Czarny. Proszę bardzo, pan poseł Zimoch. Nie, teraz działa dobrze. Ja dosłownie krótko i o budżecie. Po pierwsze chciałbym bardzo podziękować panu rzecznikowi. Z przyjemnością czyta się przedstawiony projekt budżetu.
jest znakomicie uzasadniony. Wersja dłuższa i wersja krótka. Jest to wręcz wzorcowe. Po drugie, pan przewodniczący jakby wywołał dyskusję tym, co, na co zwróciło uwagę Biuro Analiz Sejmowych, to aż jestem zdziwiony, że Biuro Analiz Sejmowych nie idzie albo nie widzi tej wizji Rzecznika Praw Obywatelskich. Wręcz konieczności, by powstały oddziały terenowe w 12 miejscach. To jest fantastyczny pomysł i każdemu z nas, posłów, powinno zależeć, by poprzeć taki wniosek i taką propozycję. Rzecznik Praw Obywatelskich dla wielu obywateli jest ostatnią deską ratunku. I proszę zwrócić uwagę, jeśli nie przemawiają do nas słowa, na liczby, które przedstawione są w tej informacji rzecznika. Ile jest skarg, ale jednocześnie ilu interesantów rzecznik przyjął w danym roku, ile udzielono porad, jak to jednocześnie ta propozycja fantastycznie może poprawić pole i pole działania rzecznika. A poza tym, proszę państwa, wróćmy do właściwej długości spódnicy budżetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Obcinać i mieć mini spódnicę finansową, no jest dobrze, ale wróćmy do właściwej tej długości spódnicy. Bo trochę to tak, jak nie poprzemy takich wniosków, to będzie przypominało słynne powiedzenie żartobliwe stolarskie. Trzy razy deskę ucinał i zawsze była za krótka. Dziękuję, panie pośle, ale jeszcze jeżeli chodzi po prostu o dalszy przebieg dyskusji w kolejnych punktach, ja też bym prosił o niepowtarzanie już tych argumentów, które posłowie podnosili w trakcie dyskusji, no bo jeżeli jest poparcie ze strony jednego z posłów, no, jeszcze tego samego klubu, no ale dobrze, pani przewodnicząca, no umówmy się, że też po prostu mamy wielu gości zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie, którzy oczekują na swoje wystąpienie, czyli w momencie, kiedy po prostu jeden poseł mówi tak, trzeba poprzeć 12 oddziałów regionalnych. Za chwilę drugi mówi też, to w głosowaniu państwo poprzecie. Wystarczy ta jedna wypowiedź, która no po prostu jest afirmująca, powiedzmy, te propozycje. Nie, no ale pani przewodnicząca, nie ma. Ja chciałbym oddać głos panu ministrowi. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowne panie posłanki i panowie posłowie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagi i za poparcie tej koncepcji 12 oddziałów, bo uważam, że one faktycznie pomogą i chciałbym podkreślić, ja kończę moją kadencję. Mi naprawdę zależy na instytucji i zależy mi na tym, żeby ta instytucja służyła jak najlepiej wszystkim obywatelom, niezależnie od tego, w jakim miejscu Polski mieszkają. Natomiast odpowiadając na pytania pana posła Berkowicza, za które bardzo serdecznie dziękuję i traktuję te pytania jako moją osobistą porażkę komunikacyjną, bo akurat w sprawie Konfederacji podejmowaliśmy interwencję. Tu nawet na stronie czasopisma Najwyższy Czas można znaleźć taki artykuł. Bodnar wstawia się za Konfederacją w batalii z TVP. Tego raczej się nie spodziewaliście. RPO Adam Bodnar w liście do przewodniczącego PKW apeluje w sprawie tego, że nie były publikowane sondaże. Także prowadziliśmy korespondencję, wszystko jest dostępne na stronie rzecznika, bo uważam, że faktycznie traktowanie przez media publiczne w kontekście kampanii wyborczej było nieproporcjonalne i naruszało w tym przypadku standardy. Także tutaj Konfederacja była w naszych wystąpieniach wymieniona jako ta, która została dotknięta tymi działaniami. Jeżeli chodzi natomiast o drugą kwestię, no dosłownie kilka dni temu wysłaliśmy wystąpienie do ministra zdrowia i wskazaliśmy na nieprecyzyjne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które powodują no, zwiększoną odpowiedzialność karną, no bo jeżeli są nieprecyzyjne, to się odpowiada za to, za co się nie powinno. Natomiast także składaliśmy kasację do Sądu Najwyższego z tej ustawy. Jedna kasacja uważaliśmy, że jest wygrana, ponieważ wskazywaliśmy, że samo zażycie narkotyku nie może być uznane za posiadanie, no ale akurat Sąd Najwyższy nie podzielił naszego zdania. Uznał, że zażycie oznacza również posiadanie. Także tutaj ta precyzja w tych przepisach no, powinna być i to są tematy, którymi się absolutnie
zajmujemy. Odpowiadając na to pytanie, chciałbym także podkreślić, że faktycznie posiedzenie komisji służy przede wszystkim rozpatrywaniu tych kwestii finansowych, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że czasami trudno jest oddzielić finanse od merytoryczności postulatów przedkładanych przez daną instytucję. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie do Państwa zaapelować o poparcie naszego wniosku budżetowego. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko wyjaśnić, że polemiczny charakter mojego wystąpienia nie wynikał z mojego wystąpienia, tylko ten polemiczny charakter został nadany przez posłów, którzy protestowali, nie wiedząc o tym. Dziękuję. Pan poseł Czarnek. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ja zabieram głos na polecenie pana przewodniczącego. W przeciwieństwie do pana posła Berkowicza, chciałem w tym momencie bardzo mocno przeprosić pana posła Berkowicza, bo wcześniej nie zauważyłem pana intencji, a pana intencją ewidentnie było wykazanie, że pan rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar jest wielkim sojusznikiem Konfederacji. Gdybym wiedział to wcześniej, nie sprzeciwiałbym się panu głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.